PFR, TFI oraz Polimex Mostostal mogą zawiązać konsorcjum, którego celem będzie nabycie akcji Rafako. 6 października podpisano w tej sprawie list intencyjny. Wybudowany kosztem ponad 6 miliardów złotych węglowy blok 910 MW w elektrowni Jaworzno uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 roku. W czerwcu tego roku został wyłączony z powodu usterek naprawianych obecnie przez wykonawców konsorcjum Rafako Mostostal Warszawa. Przy udziale prokuratorii generalnej trwają mediacje w tej sprawie między Tauronem a wykonawcą bloku. Kilka tygodni temu strony uzgodniły harmonogram prac naprawczych, zgodnie z którymi blok ma zostać uruchomiony do 25 lutego 2020 roku. Jednocześnie Tauron poinformował, że nie planuje zaangażowania kapitałowego w spółkę Rafako, która była wykonawcą bloku i prowadzi jego naprawę. Należąca do Taurona spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron jest jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zawiązania konsorcjum, którego celem będzie nabycie akcji Rafako przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz Polimex Mostostal.